według swojej woli, uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Zapal światło, Hani. Przyjmuję wszystko, co mi ześlesz. Chwale Twojej krwi, Boże Duchowo Kościoła Świętego, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu, przedstawiennictwo Maryi, oddając samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi. Zawierzając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez zastrzeżeń. Amen. Przypomnę, jesteśmy u naszych przyjaciół niedaleko koła. Jesteśmy u naszej siostrzyski Alicji. Henryk właśnie dzwoni po warsztatach, żeby nam pomóc uruchomić naszego osiołka, trochę go naprawić. Kopytka może mu poprawić, czy żeby lepiej widział. Natomiast, no i prosimy o pomoc, żeby się ktoś znalazł. Brat Tadeusz, który jako rycerz z bratem Henrykiem tutaj już ponad rok temu w naszej pielgrzymce ciągnął osiołka, obraz ten święty aż do Gniezna, do naszej stolicy kościelnej, pierwszej diecezji, pierwszej parafii, można powiedzieć, na tych ziemiach naszych polskich, kiedy z pogaństwa przyjęliśmy prawdziwą naukę Chrystusową o zbawieniu. Kolebkę państwa polskiego. Kolebkę państwa polskiego, przypominamy. To właśnie Tadeusz dzielny z Henrykiem, jako dwóch rycerzy dzielnie ciągnęło ten wizerunek i nie dawali po sobie poznać, że już trochę mają na liczniku i krótko mówiąc, dali piękne świadectwo. Dlatego jesteśmy po raz kolejny tutaj. Jakoś Pan Jezus nas tu kieruje. Bardzo dobrze się czujemy. Broniliśmy z naszym królem prawdy w sądzie w Koninie, gdzie nasz brat Dariusz był na sprawie sądowej, która się ciągnie od 8 lat, który walczy tak jak Drzymała kiedyś z wozem słynnym, cyrkowym, o kawałek swojej ziemi, o ojcowiznę. Brat Henryk, przypomnę, to on z bratem Tadeuszem wyszli nam na drogę, bo tak ich nurtowało to, że gdzie mają Panu Jezusowi Królowi oddać cześć. No i polowali, że idziemy przez ich diecezję. I czekali na Pana Jezusa. Nie tak, że my prosiliśmy łaskawie, tak jak niektórych braci, rycerzy o zakutych łbach, prosimy, żeby chociaż rękę przyłożyli na chwilę. No to łaskę Panu Jezusowi robią. A tu przyszli rycerze sami. I to jest cenne. Pięknie. Mają błogosławieństwo. A jeszcze modlimy się tutaj za właśnie siostrę. Za żonę naszego, Mariannę, która jest w szpitalu w Łodzi. W intencji właśnie. I prosimy wszystkich. I prosimy innych, którzy będą oglądać ten film, o modlitwę w intencji Marianny, małżonki. Sprawy onkologiczne coraz częstsze w naszej ojczyźnie. I naszej siostry Ewy. Za wszystkie nasze siostry, braci, którzy chorują właśnie w ten sposób, z tymi różnymi nowotworami. To się jakoś stało obecnie epidemią, prawdziwą epidemią czy pandemią. O tym się nie mówi. Raczej się podtrzymuje ten stan, bo na tym zarabiają wielkie firmy farmaceutyczne. Ci, którzy są dealerami śmierci, a nie zdrowia. Henryku, jaką masz intencję jeszcze? Żeby powróciły msze trydenckie i komunia na kolanach, że była to jest najważniejsza rzecz w świątyni. Bo w Jezusa Kościele, to jest Jego Kościół. Tak. Zobaczcie, tutaj Henryk nam już następnie powiedział, że w tym domu się klęczy. Klęka się przed królem, przed tym, który jest naszym Panem i Władcą. A w Kościele tak ciężko. Jak to się nazywa? Kolanoza? Jak to? Choroba. Ta choroba, że są drętwe nogi jakieś, kolana się nie zginają. To trzeba leczyć. Naprawdę to trzeba leczyć. Ponieważ przed ludziom oddają hołdy demonom, a nie potrafią prawdziwemu królowi przed Najświętszym Sakramentem. W Jego Kościele. W Jego Kościele, tak jest. W Jego firmie obrażany jest Pan Jezus. No, to jakby gospodarza nie uszanować. Wszyscy się rządzą w Kościele, tylko królowi nie oddają należnego hołdu, czci. Także w intencji
też tych biednych, zaślepionych księży, biskupów, masonów, którzy weszli do kościoła i niszczą od środka Kościół Święty. Wasz czas jest krótki. Macie tylko ten czas, ale pójdziecie w precz, bo nie jesteście z tej owczarni, nie jesteście naszymi pasterzami, jesteście wilkami w owczych skórach i pójdziecie w precz. Precz z naszego Kościoła Świętego, którego głową jest jeden Pan. Wy sobie usta wycieracie Chrystusem, ale tylko wargami mówi się o Bogu, natomiast czyny wasze są przeciwne Panu Bogu. Urągacie Panu Jezusowi, działacie wszystko na szkodę Kościoła Świętego, wspólnoty ludzi wierzących, oddających cześć prawdziwemu Bogu. Ale za was, biedacy, się modlimy. Wy, masoni, którzy objęliście te pałace, biskupie, wielkie plebanie, gdzie się pysznicie, utuczyliście się z naszych ofiar, które nie były dla was przeznaczone tylko na chwałę Bożą. Pójdziecie precz, wcześniej czy później. I zostaną ci prawdziwi kapłani, którzy są uczniami Chrystusowymi. Co daj Boże. Amen. Czyli niech tak się stanie. Amen. Światło Amen. Ducha Świętego dla młodzieży, dla rodzin, dla kapłanów, o nawrócenie się, przebudzenie się duchowe. Panie Jezu, o wiarę. Przymnóż wiary, Panie Jezu. Aby się przebudzili kapłani i za młodzież, za rodziny. O światło Ducha Świętego, miłość i odwagę, aby Tobie służyć, Panie Jezu, całym sercem. I miłować Matkę Bożą ze wszystkich sił i Boga w Trójcy Święty Jedynego, aby iść Twoją nauką, Twoją, Boże, nauką, którą Ty nauczałeś, być wiernym Twoim, o bojaźń Bożą w sercach, o światło Ducha Świętego. Amen. Chwała Panu. Króluj nam, Chryste. Bo Tadeusz nie powiedział nic. Tadeuszu. Po nowe, mądre polskie rządy dla kraju. Jesteśmy u brata Henia i z bratem Tadeuszem. Na jego posesji tutaj właśnie wyjeżdżamy za chwilę. I króluj nam, Chryste. Mam taką drobną uwagę do ludzi, którzy zwracają nam uwagę na, że flaga jest gdzieś tam brudna. Siostro, bracie, a może byś pomogła nam, przyniosła jakąś flagę. Jak my nie wiemy, czy będziemy mieć na paliwo, na flagi już nie wydajemy, bo setki flag po drodze się zniszczyły, albo rozdaliśmy, albo zgubiliśmy. Ale to jest takie przykre, że nie widzą pracy, poświęcenia, ale że flaga brudna. Panie Jezu, ale nie pomoże żaden. Nie przyłoży ręki do dzieła Bożego, tylko flaga brudna. I to jest takie głupie, bo prymitywne. Człowieku, ktoś się podpiera nosem, nie ma siły już iść, a ty będziesz mu zwracał uwagę, że sznurówkę ma, nie wiem, czy nie taką. Spodnie, nie wiem, jakieś głupoty. Weź się, stuknij w głowę jeden z drugim, nudzi ci się. Wydajesz na pierdoły pieniądze na przykład dla pieska, kotka, a tutaj ludzie giną. Albo nie mają środków na życie, na walkę, na życie, ale na walkę. Na chleb. Ile a ludzi biednych. Zastanawiasz, jaki model telewizora tak. Albo jaki tak. Mebel kupić. Nie wiem, jaką smycz, jakie ubranko kupić. Dla kotka, dla pieska. Kotkowi. Ale no tak mamy często. I często pobożne panie mówią, a zobaczcie, abyście to zmienili, tamto, a my nie mamy na podstawowe rzeczy na przykład. Mamy teraz problem z samochodem, żeby był dopuszczony do ruchu, bo mogą nam areszt zatrzymać. No. Na przykład według przepisów tutejszych unijnych lampa przeciwmgielna powinna być z lewej strony, a nie z prawej. I takie mają problemy życiowe. Chociaż to jest praktycznie do niczego potrzebne. I tak jest przeciwmgielna i tak. Panie Boże, ale no wszystko trzeba przeżyć i na naszym i my też przeżywamy każdego dnia. Pytają się nas o której, gdzie będziemy, jak my nie wiemy za 5 minut, co będziemy robić. Zaplanuj wszystko, jak żyjesz na froncie. Plany Boże są tylko. Tak, i trzeba ufać Panu Bogu, że znajdzie się warsztat, znajdzie się osoba, człowiek, która przyniesie czystą flagę, bo się ta nie podoba, bo już po tylu przejściach, po lasach, po górach, po piwnicach, jak trzeba też, bo w ukryciu często musimy coś robić.
ale tak to jest. Ale tu są rycerze, jest rodzina, która jest ma błogosławieństwo, bo przyznali się do króla. Jesteśmy już któryś raz, to nie pierwszy. Tak, bo tu nas ciągnie, bo tu tak jak rodzina, nie ma problemu. Dzwonimy, że potrzebujemy być na sprawie sądowej, czy nocleg. I tak powinno być, tak kiedyś bywało, że pielgrzym na szlaku chodził od domu do domu, był przyjęty jako błogosławieństwo. Gość w domu, Bóg w domu. Tak. Pielgrzym to jest tak jak bezdomny. Tak, ale ma przez to błogosławieństwo, tylko trzeba to dobro oddać, że dzięki temu wy się mimo wszystko rozwijacie, dzielicie się chlebem, pieniędzmi, wszystkim, a macie za to błogosławieństwo od Pana Boga. Nie wiemy, jaki to jest przelicznik. Podobno za szklanka wody będzie policzona. A dobre śniadanie, dobry obiad, no właśnie, to jak to przeliczyć, ile macie już tam zgromadzone u góry? Krzyżyków. No nie, ale to jest to. I nigdy nie wiemy, prawda? Nie wiemy, że ten człowiek, któremu podaliśmy rękę, tak jak pamiętasz, ostatnie pieniądze dały, za chwilę miałem 10 razy tyle. nawet więcej. No. I to jest to, ale od serca dałeś, od razu. I nie patrzyłeś. I to jest piękne. Tak, Haniu? Tak było? Tak było. Królu na Chrystus. Zawsze i wszędzie.